Dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w Udawanym Gamingu. Ja jestem Avres, to jest symulator księdza, a my wychodzimy z kościoła po raz pierwszy. Cóż mamy zrobić? Zbierz ekipę na ustawkę. No, nic tam nie ma. Dobra, jak mam zebrać ekipę na ustawkę? Bóg, zbaw nas ode złego. Chodź. To chyba chodzi jednak o to, żebym konkretnych ludzi zebrał. Tak, konkretnych muszę zebrać. Siema. Chrześcijanista, wobec którego użyjesz tej akcji, będzie za tobą podążał przez jakiś czas. Przestanie on jednak za tobą iść, gdy coś go rozproszy, na przykład przeciwnik. Okej. Boża miłość mnie rozpiera. Alleluja. Wyrzekam się szatana. Chociażbym kroczył ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Ty i twój Domine Patrie, Spiritus Sancti. Oddaję się tobie, Panie Jezu, chociażbym kroczył ciemną teraz doliną, jest i na wieki wieków. Amen. Idziecie, nie idziecie? Co wy robicie? Bóg stworzył. Mój Zbawiciel, on bardzo kocha mnie. Tak jak Pan Jezus powiedział. Tak jak Pan Jezus powiedział. Jezus jest pasterzem moim. Tak jak Pan Jezus powiedział. Tak jak Pan Jezus powiedział. Dobra, co ja mam zrobić teraz? Pokonaj szatanistów. Dobra, chodźcie. Nie trafiłem? Nie, Ja bym chciał te widły. Czemu tak brzydko mówisz? Weź się już, przewróć. No i? Aha. To ja mimo wszystko chyba czekaj, a jakbym chciał prawą rękę? Aha, nie mogę tego wymienić. Daj benzynę. Co dam? Skąd do czarciej pisty wzięła się tu diabolina? Ty się mnie pytaj, a ja ciebie. Gdy zjechałem do Sandeville, już panoszyła się jak gist pieroński. Dobra, wyjebane. Oddawaj klątwę i gadaj, którędy do piekła. Nie potrafię czarować, kiedy poziom chrześcijanizmu jest niski. Ludzie muszą dawać się nabierać na moje sztuczki. Na tym polega wiara. Diabolina ukradła mi pracowników. Do czego zmierzasz? Przejdź do rzeczy, zanim oderwę ci łeb. Zostań na chwilę i posłuchaj. Usiądź przy ogniu, się no, kurwa mać! Muszę odzyskać kodeksy, zbudować konfesjonał, wyspowiadać ludzi i może wtedy przywróci moją klątwę. Ale dostałem zabawkę. Ja nie spowiadam ludzi. Za bardzo mi ufają. Moją domeną jest prawda, a prawda i tajemnica spowiedzi mają konflikt interesów. Fajne. Nokautowanie przeciwników. Niektóre ataki, na przykład zderzenie z cięższym przedmiotem, powodują nokaut i chwilową utratę przytomności przeciwników. Z racji tego, że nieuczciwie jest kopać leżącego, znokautowani przeciwnicy nie otrzymują obrażeń, dopóki nie zaczną wstawać z ziemi. Ale lipa. Porozmawiaj z Wamelą. I to jest ten... Co tam? Gdzie ty byłaś? Załatwiłam transport. Co? Jak?
Jestem jebaną gwiazdą. Mam swoje kontakty. No właśnie, jesteś gwiazdą, nie spedytorką. Zatkało, Blue Kurakało? Przeteleportujemy się za pomocą budki telefonicznej. Pamiętasz w ogóle, że musimy zdążyć na mój koncert? Bądź o północy pod kościołem. Normalnie damy radę. Nie wiem, co ona se ubzdurała z budką telefoniczną, ale nie pokażę się w piekle bez mojej pierdolonej klątwy. To oznaczałoby koniec kariery. Splendor zero. No szkoda, szkoda. Każdego szkoda. Poszukaj skradzionych kodeksów na polu namiotowym. O kurde. Ty ma to nie po... Ty debilu! Zniszczę cię! Umrzesz! Na zawsze! Zniszczę ci wszystko szczepio... Ty debilu! Masz mało zdrowia, nie? Boleć. Łzy uzurpatora! Nie bolało! Dobrze, że bolało, ma boleć. Pałka się! Dobra, masz swoje. Pole namiotowe, to tam. Dzień dobry. Aha, niczego tu nie znajdziemy. Dobra, 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 nie było tematu. Gdzie jest wskaźnik zdrowia w ogóle? Ten, 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 ten. No, tak myślałem. O, no tak, dobra. Atakuje nasze wojsko. Ej, to z jakiejś gry było. Jestem wściekłością stającą się. Nieboże! Atakuje nasze wojsko. Atakuje nasze wojsko. Weź mu cymbał dostaniesz. Idź ty też. Przewrócił się. Przynajmniej jeden. Co? Dobrze ci tak. Dobrze ci tak. To czerwone to żyćko? No i co? No niby... Ty weź to. Otwórz to. Święty toj toj. O, drugi kij. Mogę podnieść drugi kij? Mogę podnieść drugi kij. Nie wiem po co mi drugi kij, ale... Mogę, to czemu nie? Plus 3 do recyklingu. To jest życie. Dobra, no bo... A tu, tu? Da się jakoś kucnąć? Nie. No są dwa, ale... No w ogniu tego nie ma. O jest, znalazłem. Idź do kościoła, spoko. Tak jak Pan Jezus powiedział. Ty, a akcja? Akcja jest nawracanie. Jakiś rzut butelką i coś tam. Dobra, dobra. Cel na dziś. Rozwalić wszystkie toalety.
O, pa, tam jakiś chłop leży. Albo kobita bardziej. Pałka się przegła. No nie powiedziałbym. Dokładnie. Bye bye, maszkaro. No. Aha, to już się rozwaliło. Wanted. No. Jest robota. Co za jest? Szataniści zmienili tę wieś w chlew. Na wszystkich budynkach jakieś bahomazy. Wstyd na cały świat. Niech ktoś. Aha, no tak, standardowo. Niech ktoś coś. Idź do kościoła, dobre. Wchodzimy. I? Ale ja jestem w kościele, to co ja mam zrobić? Co tu? Ty jesteś kościelnym? Hoho, kościelny, to ja. Muszę wyspowiadać ludzi. Ho, ho, ale to nie ma z czego, nie mamy desek. Możemy rozebrać mój dom. Mieszkam w stodole. Gdzie ta stodoła? Po co te kombinacje, heretyku? Chcesz oszukiwać jak korposzczur? Tu masz zestaw Bayer Fiction! Aparatura już zamontowana! Dawiasz klocki i się samo robi! Pierwszy dostajesz... gratis! Nie mam pieniędzy na pierdoły! Transakcja barterowa! Bierę ten autobus! Kościelny, chodź! Potrzebny jesteś! Będziesz sprzedawał obrazki! Co to za handlarz? Bierę ten autobus. Jezus, nie. Tworzywo zyskujesz niszcząc przedmioty. Aaa, jest ono potrzebne do przeprowadzania procesu renowacji w kościele. No teraz to rozumiem. Remontuj. Ho. Nie posiadasz aż tyle. A pierwszy klocek miał być gratis. Dokonaj renowacji. Użyj makiety na strychu kościoła. No to trzeba. Dobra, trzeba trochę jeszcze dorobić. Znaczy co, mamy zniszczyć resztę rzeczy, która tutaj jest, czy co? Tu nie ma już co zniszczyć, to ja muszę wyjść. Ech. No lipa. Dobra, to wychodzimy w takim razie. Ja już teraz wiem, po co są te wszystkie rzeczy, no. Masz za swoje. O! Świętość. Aha, tego samochodu się nie da zniszczyć. Tego się też nie da zniszczyć. Można jak najbardziej jeszcze jak. Tak jak Pan Jezus powiedział. Aha, ty nie chcesz ze mną współpracować, rozumiem. Można jak najbardziej jeszcze jak. Czy mi się chce z nimi tłuc? No, przewróć się! Przewróć się! Cymbał dostajesz, a nie w szczepionkę. Masz za swoje! Nara! Masz za swoje! Ale uczę się bić! Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby to zniszczyć.
Narka. Dobrze ci tak. Dzięki. Ile jest? 142. Kurde, jeszcze. Do toalety. Tak jak pan Jezus powiedział. A, myślałem, że coś nowego będzie. Ja bym chciał inną brońkę. Ta już mi się nie podoba. Myślałem, że będzie szybciej bić, a tutaj takie... Dobra, 217, idziemy stąd. Podejrzewam, że tu będzie jakiś quest. I to niedługo. O, tutaj można wejść. No to ciekawostka, weź daj. Siewinte widły. No dobra, strzałka mi pokazuje, że tu mogę coś zrobić, ale... Dobra, idziemy stąd. Nie wiem, co tu można zrobić. Ale szatanista by się przydał, to byśmy przetestował. Kurde, jaka tu rampa jest! Nie wiem czym, ale bardzo chciałbym wyskoczyć tą rampą. No daj! No. Dobra, zaraz idziemy. O, piłkę przebiłem, szkoda. Każdego szkoda. Dobra. Finito. Idziemy stąd. Jadyma czołgiem. Tak jak pan Jezus powiedział. No, w les. Hej. No i co mogę zrobić? Pstryk. Aha. No to nieźle. Wykonaj spowiedź z wynikiem co najmniej 60%. O, panie. W jaki sposób niby? O, kurde. Spowiadaj ludzi jak najszybciej, by uzupełniać wskaźnik koncentracji. Przyporządkowywuj grzechy do właściwych kodeksów. Za poprawne odpowiedzi zostaniesz wynagrodzony PLN-ami. Za odpowiedni wysoki procent poprawnych odpowiedzi zostaniesz nagrodzony premią. Wow, co? Dawaj, chcę to zobaczyć. Ochrzciliśmy dziecko u jakiegoś innego boga. W piątek napluliśmy mamie do biżuterii. O Boże, ale nuda. Wszyscy bogowie są równi, ale niektórzy są równiejsi. Całowaliśmy się z żoną, a potem ją oczerniłem. Oddawaliśmy cześć jakiemuś dziwnemu bytowi. Kocham moje dzieci nade wszystko. Kurde. Oddalibyśmy życie za naszych rodziców, ale nie będziemy ich czcić. 88%! Fałszowaliśmy podczas psalmu. O Jezu. Oddawaliśmy cześć jakiemuś dziwnemu bytowi. W piątek mieliśmy imprezę. Bomba nie przyszedł, więc obrobiliśmy... Ojciec mnie wkurzył, więc spaliliśmy mu dom. O Jezu.
czuję, jak mi jest dziwne. Ochrzciliśmy dziecko, dobra. Mówiliśmy fałszywe świadectwo przeciw bliźniemu swemu. Herbata ze smalcem, ład. Chrzciliśmy dziecko, to było. Całowaliśmy się w Sylwestra z żoną, ojeju. Nie widzę sensu w oddawaniu czci zwierzętom. Nie wiem, co mnie pokusiło. Czuję, że mój stan jest dziwny. Życzyliśmy naszemu ojcu, żeby spadł z kanapy. Lol. Ojciec mnie wkurzył, więc spaliliśmy mu dom. Krzyczyliśmy w imię Jezusa bez podwodu. Życzę księdzu zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Ważniejsze niż cokolwiek. Jej! Nie widzę sensu w mojej rodzinie. Cały dzień się modliliśmy, ale chyba pomyliliśmy Boga. Mieliśmy bogów cudzych przed Bogiem. Okej. Okay. Dostaliśmy za darmo narkotyki i mówiliśmy, że są drogie. Aj! Ochrzciliśmy dziecko u jakiegoś innego Boga, okej. Okay. Ojciec, aha, spaliliśmy dom. Ojciec było dwa razy. Chrzczyliśmy imię Jezusa bez powodu, też było. Dobra. I? Ile dostaliśmy pieniędzy? 700? Nie, czekaj, tu 500 chyba żeśmy dostali, nie? Coś takiego. Jeszcze cię tu nie ma. Słuchaj, może chcesz coś innego zamiast tych supermocy, które ci zepsułem? Już raz umarliśmy. Nie trafimy do piekła, tylko do otchłani. Słyszysz mnie? Słyszę, ale nie dowierzą. Ty też nie zagrałeś piosenki tak, jak cię prosiłem. Przestań pierdolić! Zniszczyłeś mi życie. Daję ci ostatnią szansę. Masz natychmiast mnie odegzorcyzmować. Albo tym razem ja zniszczę życie tobie. Ech, kurwa. Spróbuję, ale no to będzie trudne. Dobra, słuchaj. Chochoł mieszka w stodole niedaleko. Powiedz mu, żeby przestał sprzedawać totemy. Będziemy ich potrzebować. Chyba coś jest źle z zasięgiem. Znowu chcesz mi rozkazywać. Jeśli będziesz wątpił w moje metody, operacja się nie uda. Potrzebuję twojego bezwzględnego zaufania. No kaca, najlepsza jest porządna spowiedź. Lekarze nie dawali mi żadnych szans. Nikt tak nie spowiadał jak kardynał Kremowa. Ale ksiądz Orlok ma potencjał. Spowiedź to taki jakby reset. Narobiłam głupot i bałam się konsekwencji. Ksiądz Orlok sprawił, że mogę zacząć nowe życie. I tak w koło, Macieju. Szczęść Boże, rozdaję święte obrazki. Po ile? Wystarczy zdrowaśka w mojej intencji. No nie wiem. Rozdaję, po ile? Na co mi to? Kurzyć się będzie na półce. No to za darmo wam dam. O. To wezmę 3, bo jeszcze dla siostry. No tak, tak. Za darmo to uczciwa cena. Udaj się do kryjówki satanistów. Ojeny, podejrzewam, że będzie pierwsza walka z bossem. Chyba, że już coś zmienili. Która to... Kurczę, ty, z kijami, z młotami. Gdzie ta kryjówka? Tam jest. Miłość jest prawem. Miłość to Jezus. Tak jak Pan Jezus powiedział. Nie prowadź mnie gdzieś. Tak jak Pan Jezus powiedział. Ksiądz jest pasterzem moim. Jeszcze ci wszystko. Ty przebierajcu. Jezu, nie serio? Nie pocza. Dla jego bolesnej męki. Nie pocza. A, chciałem pomóc. Nie pykło. Idziesz? Chodź. Tak jak Pan Jezus powiedział. Ksiądz jest pasterzem moim. Chodź, chodź. Będziemy się bić. Zamknięty na amen. Może właściciel stodoły będzie coś wiedział. Idziesz? Co to jest? A więc to prawda. Diabolina. Królowa zła i występku w Sandeville. Być może wygrała pierwsze starcie. Ale teraz posiadam najpotężniejszą z supermocy.
pragnienie zemsty. Ma szczęście, że muszę wracać do Nietoszopa. Okej. Black metal, pewnie. Mogę im rozwalić tą siedzibę? Ty, się tego nie da rozwalić w ogóle. Telewizja też nie działa. Aha, i to obejść trzeba całe. Co tu się dzieje w ogóle, ludu? A ty, ja bym tego blueprinta chciał. I tego. Nic tu nie ma. A tu pewnie zaraz milion ich będzie. A nie, jednak nie. Obczaj niebieską rękawicę. No patrzyłem! Jaką niebieską rękawicę? O, whisky. No jest blueprint, ale... Szukaj niebieskiej rękawiczki teraz, no. Uszczypnijcie mnie. To co? Jest rękawica telekinezy. Nigdy nie potrafiłem z niej korzystać, ale teraz mam kostium cudotwórcy. Na chuj mi klucz do stodoły. Dawaj to. I zamiast miecza. A niech to. O Jezu, dobra, pamiętam to. Naciśnij ponownie, by wystrzelić. Mogę czymś rzucić? Dlaczego się ten krzyżyk z powrotem przekręcił? O! Coś tam podniosłem. Dobra, wychodzimy stąd. I idziemy się bić, czy coś. Co? Co? Dlaczego tak? Hoho, to twardy zawodnik. Zwykłe ciosy nie zrobią na nim wrażenia. Rzucaj w niego przedmiotami za pomocą telekinezy. Ała! Jezu, jaka brzydka piosenka. Ej! Oho! Kurde. A, bo to on do mnie czymś strzela. Boli? Jest! Poszło lepiej niż ostatnim razem. Co tu dużo gadać? Pierdolił mi, bo wziął ten pojedynek zbyt serio. Następnym razem zrobię z nim to, co Mel Gibson z Jezusem.
Fajnie. Poszło fajnie. Lekko nawet bym powiedział. Daj widły. Siema. Jak tam? Co w ciebie wstąpiło? Nie wiem! Jestem zły! Dlaczego mnie zaatakowałeś? Odejdź! Potrzebujemy szatanistycznych totemów, żebym mógł wrócić do piekła. Ja ich nie mam! Szataniści wszystkie zabrali! Nie to wszystko jebie! Już nie mogę mu zrobić... Mogę. Biblia kłamie! Dobra, i co? Porozmawiaj z Nostradamusem. Kto to Nostradamus? A ty! Cześć, co tam? Co tu się od Janie pawliło? Dziękuję za ratunek, szlachetny rycerzu. Zapraszam do mojej kanciaby na wzgórzu. Mam u ciebie dług. Umiesz przywracać klątwy? Nie, ale wiem, gdzie znajdziesz szatanistyczne totemy. To nawet lepiej. Czy da się tutaj w ogóle... Co w tych opcjach jest? Szybkie ładowanie? Aha, to pomoc jest. Bronie. Postać. Można jakieś rzeczy tu dodawać? Każdy posiadany punkt zwiększa fajne. No dobra. To gdzie mam teraz iść? Odbierz telefon. O kurczę. To myślę, że wejście do kościoła będzie najlepszą opcją. Z uwagi na fakt, że to jest chyba jednoznaczne z zapisem gry. Byle do niedzieli. Dobry dzień. Nie, Jezu. Całkowicie. Teraz. No i dobra, moi drodzy, myślę, że odebraniem telefonu zajmiemy się w następnym odcinku, a to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten. Mam nadzieję, że wam się podobało, grał z wami Avres, trzymajcie się i do następnego. Hej.